Patrzcie widzowie, co to jest? To jest jakaś iluzja, czy co jest grane? Albo i nie, bo matrunera nogi, matrunera ręce, a tu główka. Witam was bardzo serdecznie. Musicie zostawić łapkę w górę. I teraz każdy, kto zgadnie, pod jakim blokiem teraz matruner leży, ma głowę, no to dostaje, wygrywa. Słuchajcie, wygrywa nagrodę, więc szybko, szybko musicie pisać, jaki blok, pod jakim blokiem jestem. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, jak to na pewno wiecie, szybko zostawiajcie łapkę w górę. Macie 3 sekundy. Uwaga, 3, 2, 1. O kurczę, Netherrack. Tak, patrzcie, byłem pod Netherrackiem. A wiecie, co on tu robi? To wszystko wina tego Herobrinito. Patrzcie, ogólnie odzyskałem tak jakby trochę swoje ciało. Jestem normalny, już nie jestem tak jakby duszek, ale to jest bardzo prawdopodobne, że to spowodował Herobrine. To znaczy Annabel, nawiedzona laleczka Annabel, która weszła w ciało Herobrine'a. No i teraz gdzieś chodzi. Wiecie co? Dla mnie to jest bardzo, bardzo niespotykany widok, że jeszcze czegoś takiego nigdy nie widziałem. Ale dobra, pójdźmy może do tego Koloseum, czy jak to nazwać? Muszę dzisiaj znaleźć którąś z tych postaci. Dobrze, 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 lećmy. Patrzcie, dalej te świnki latają. Już je nikt nie... Patrzcie, tam widać postać! Kto to był? To jest Cartoon Cat albo Cartoon Dog? Wow, dobra, dalej. Patrzcie, kolejne postacie! Cartoon Dog chyba to jest, bo on ma takie uszka, tamten to jest Cartoon Cat. I Kosmita! Ej, czy oni mnie zauważą? Dobra, podejdźmy. Halo, Cartoon Dogu! Kosmito! Ty, oni dalej mnie nie widzą. Ale co oni tu w ogóle robią? Przecież to jest siedziba Longhorsa, który tutaj zawsze był. I nic więcej nie jest. Cartoon Dog, ty, ale... Wow! Popatrzył się na mnie! Jo! Widzieliście to? Ale już teraz nie patrzy. Dobra, dobra, lećmy może teraz do Kosmity. Kosmito, czy ty chociaż mnie zauważysz? Czy mnie zauważysz? Proszę bardzo. Patrzcie tam na górę. Dopiero się skapnąłem, ale widać tam kogoś. O, przecież to jest Annabel! Co ona tam robi? Jest na chmurze, stoi! Wow. To ta nawiedzona laleczka Annabel. Widzicie ją tam w oddali? Jaka... O! Zniknęła! O, aż mnie wywaliło w kosmos! Dobra, ale dobrze, że mam te powolne opadanie, więc sobie mogę zrobić coś takiego. O nie! Dobra, bo mogę zrobić sobie coś takiego, tyk. No nie, no kurczę, jak to zrobić? Czekaj, czekaj, na dywanik muszę spaść. O, i teraz. O, nice! O! Annabel się tu pojawiła! Annabel jest przy Kosmicie. Patrz! Co ona ma? Coś zielonego w łapce. Wow, to co to jest? Czy to jest jakiś barwnik? Ej, ona mu coś daje. Zielonego. Kosmita. Obejrzał się. O! Zniknęła. Dziwne, bardzo, bardzo dziwne. Gdzie ona? Tam jest jakaś tabliczka w ogóle? Co tam jest napisane? Czekaj, muszę to sprawdzić, ale za momencik. Patrzcie! Podeszła do Cartoon Doga. Teraz co ona mu daje? Czekaj, ma w rączce kości. No tak! Cartoon Dog jest przecież psiakiem, nie? Psem, normalnie. Dog to pies, a widzicie, ona mu daje normalnie kości. Czekaj, ja bym się przyjrzał. Wow, dobra, doskoczyłem, nice. Zniknęła. Dobra, gdzie ona jest? Co tam w ogóle jest na tej tabliczce napisane? Jestem bardzo... I to... O! Dobra. Ej, biegnie teraz tutaj. Mam nadzieję, że ona mnie nie widzi. Zobaczcie, co tam jest. Chodź za mną? Co? Co to jest za... Chodź za mną? Przecież... Nie. Nie. To przecież informacja od Herobrine'a. Czy to Annabel mogła napisać to samo? Nie wiem. Dobra, ale ona idzie teraz. Co to jest? To przecież tego tutaj nie było. Tam są jakieś drabinki i Cartoon Cat. Dobra, Annabel, widzę, że tutaj coś działa.
Nie wiem, o, zniknęła tą ogromną bańkę latającą. Ale nie podeszła do Cartoon Cata, ominęła. Czemu tak robi? Dobra, idę dalej, sprawdzimy co takie... Granny się odnalazła! Jest tutaj! Anabel na pra... Nie! Ło, już się bałem, że mnie zauważyła, ale dobra, podejdźmy teraz do... Wraca! Co ona wyprawia? Zobaczcie, że... Nie! Faktycznie! Patrz do Cartoon Cata. Czy on tam popatrzył na mnie? Nie, one po prostu mnie nie widzą, tylko po prostu tak się obejrzał w moją stronę. Nie gadaj, że ona teraz idzie do Granny. Przecież Granny jest jedną z postaci, której ja pokonałem. I... Okej, Anabel podchodzi, patrz... Wow! Anabel lata? Anabel, patrzcie, podleciała, patrzy prosto Granny w oczy. Granny ma białe oczy! Co się z nią stało? Ej! Normalnie ma oczy jak Hero Brain. Anabel jej się przygląda. Co ona ją całuje? Ej, co ona robiła przed chwilą? Czy ona jej... O! Anabel zniknęła. Ty, ale jestem bardzo ciekaw, co tam jest w ogóle na górze. Bym musiał to sprawdzić. Granny, patrzcie, ona w ogóle zębów nie ma, to stara baba. Diamentów nie lubi, całe szczęście, że ona po prostu diaksów nie lubi. W ogóle, ej, ja bym chciał pójść tam na górę. Anabel idzie. O kurczę. No dobra. Mam iść za, pójdę za nią, sprawdzimy co tam takiego jest. O, ja cię nie mogę. Dobra, Anabel wdrapała się po... tych drabineczkach! Lecimy za nią! Szybko, 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 fastem! Fastem, fastem! Czy ja mam jakieś... Ej, może mam... Ej! Niebieską chmurkę mam! No to ja patrz! Pyk! I już jestem! I teraz tylko tutaj zrobimy, patrzcie! Cyk! To jest najlepszy blok do parkura! Ja tu mega szybko... Long course tutaj jest! Dobra... Okej. On course, tam daleko i patrzcie. Wow! Coś mnie uderzyło. To ty, świnio! To ty, świnio, mnie uderzyłaś pewnie! O masz! Leć tam na dół! Okej. Idziemy, gdzie jest long course? Tutaj. Okej. I co on takiego tutaj wyczynia? Dlaczego on tutaj stoi akurat w tym miejscu? Wow! 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 Anabel! Co jest grane? Przecież ona nie powinna mnie widzieć, a stała koło mnie i tak jakby chciała mnie uderzać. Może wyczuła moją obecność, że tak weszła we mnie, jakby coś takiego, nie? Dobra. Co ona... Czemu od tyłu stoi za tym, tym... Nie, dobra, od przodu w końcu. Okej, okay, podchodzi, ja muszę się przyjrzeć dokładnie. Patrzcie, jakie ona ma w ogóle zęby. Okej. Okay. I co? I co teraz? Long Horse jakby popatrzył... Idzie za nią! Patrzcie! Long Horse poszedł! Okej! Dobra, Long Horse poszedł za Anabel. Zobaczcie, ona opętała go chyba! Ona chyba go normalnie jakby jako swoje, nie wiem, swojego jakiegoś mopka. Patrzcie, czy oni są razem przyjaciółmi? Anabel, Long Horse, nie rób tego! Long Horse, nie! Nie idź za nią! Patrz, idzie! Wszystkie moby. Czy ona chce okiełznać wszystkie moby? Dobra. Wow! Widzieliście jak spadł? Dobra, ja sobie zlatuję na spokojnie. A Long Horse zdrowieje. Widzieliście takie jedynki nad głową? Dobra, Anabel idzie. A czy Long Horse będzie cały czas za nią szedł? Idzie! No nie! Co ona nawyprawiała? Jak to możliwe, że te moby za nią idą i ją słuchają? Czy ona teraz podchodzi do Granny? Anabel stoi przy Granny. Czy ona chce też jej się nie wiem, jakoś spodobać, że wie, że... żeby też za nią szła? Patrzcie, ma ciasto. I co ona... Daje jej ciasto! Okej. A jakby zrobić tak, że... weźmie, zabierzemy to ciasto i postawimy tu... za nią. Patrzcie, Granny się popatrzyła na nią! Aż Granny się zdumienia. Patrzcie, ja postawiłem tylko ciasto, a Granny od razu się spodobało, że tutaj jest dużo ciasta. I popatrzyła od razu na Anabel i biegnie za nią. Co? Jak to możliwe?
Przecież Longhorn biegnie tutaj za Annabelle i tak samo Granny. O nie, czy naprawdę kartun... Nie, do kartun Keta podchodzi, ale stanęły wszystkie moby. Patrzcie, popatrzył na nie! Patrzy się! O, Annabelle postanowiła jakby go ominąć. Chyba nie chce go mieć w swojej drużynie. Powiedzmy tak, bo ja nie wiem, co ona kombinuje. Dlaczego ona zbiera te postacie? Idzie teraz, słuchajcie, z powrotem. Wow! Dobra, Longhorn się trochę przyblokował, ale idzie, dobra. Wow, Granny, patrzcie, jak wywaliło je! Ja, co jest Granny, patrz! Wow! Jak to możliwe, patrzcie, jak one... Jakby się... Wywala je! Co tu się dzieje? Annabelle! Co ty narobiłaś z postaciami? Czemu one tak skaczą do góry? Ja, to jest przerażające! O nie! Patrz, patrz, patrz! Longhorn, Granny po prostu skaczą. Zobaczcie na to, jak wysoko, daleko. Nie wiem, co ja mam o tym sądzić. Wygląda to bardzo i to bardzo przerażająco. Dobra, co tu Annabelle robi? Patrzcie, ile kości daje dla tego Cartoon Doga. I to jak dużo! I to rzuca mu! Jak wyrzuca! Patrz mu kości! I to jak dużo! Przecież to... to jest marnotrawstwo! Ej, to ja zbiorę chyba to. Ej, jakbym tak zebrał. O! Akurat przestała zbierać. Annabelle. Myślałem. O. Patrzcie, i nawet Cartoon Dog za nią idzie! Co ona będzie dawać teraz? A dlaczego? Ej, jak to możliwe, że te mopki jakoś tak skaczą nad Annabelle? Bardzo dziwne. Ale Annabelle teraz dalej mu rzuca te zielone, co na początku, pamiętacie to? Dała mu wcześniej te zielone, tak jakieś... Nie wiem czy... Dobra. Idzie też! Wszystkie moby za nią idą, patrzcie, jak wyskakują! Co się dzieje? Granny tam się przyblokowała. Wow! Jaka jazda! Co tam się odwaliło? Ale dobrze, teraz... Widzicie Annabelle, jaką ma drużynę. Patrzcie na Cartoon Cat, Kosmita, Granny, Cartoon Dog i Annabelle, która gdzie ona jest? Tutaj daje jedzenie teraz dla Cartoon Cata, czyli rybki. Ej, ja te rybki bym z chęcią przyjął. No ale nie, bo ona mu daje. To lepiej nie brać, bo to jest jakiś, może być skażony. Skąd ona ma tyle ryb? Ja! Przecież to jest... Niesamowite, dlaczego Annabelle daje wszystkim mobom niebezpiecznym, bardzo niebezpiecznym, które chciały zazwyczaj pokonać nas, a Smile'a chciały pokonać, chciały coś nam zrobić albo robiły jakieś niestworzone rzeczy, a teraz Annabelle po prostu ich, tak jakby, nie wiem, chce upodobać, czy coś. Nie wiem, dobra, jest to dla mnie bardzo i to bardzo przerażające, okej. Cartoon Cat zjadł chyba wszystkie rybki. O, idą wszystkie! Idą normalnie cały czas, zobaczcie! I to za Annabelle, która jest w sumie najmniejsza. A te moby są potężne, ogromne, ogromniaste. Annabelle stoi, rozmyśla. Patrz! Ona co? Podleciała. Obraca się w stronę miasta. Nie! Wow! Patrzcie, jak one się poteleportowały! Wow! Niesamowite! Dlaczego ona teraz idzie na górę? Annabelle ze tymi postaciami, z Longhorsem, Kosmitą, z Cartoon Dogiem, Katem. Wszystkie postacie słuchają się Annabelle, podążają cały czas za nią, tylko mają jakąś dziwną przeszkodę. Drabinki. To naprawdę będzie ciężka nie wiem, myślę, że te moby nie są jakieś takie za bardzo inteligentne, żeby wchodzić po tych drabinkach. Wow! Dobra, wchodzą za Annabelle. Nie, patrzcie, próbują wejść, pchają się, a Annabelle, nie wiem czemu, wchodzi w górę i w dół. Jednak zrezygnowała, bo zobaczyła, że te moby do końca nie są jakieś takie chętne do wchodzenia po drabince, nie wiem. Ej, wchodźcie tam, ej. A jak ja bym wszedł, spróbował, o! Ty, no nie da się, tak się pchają, że się nie da. Wow, wywaliło mnie, okej. Czemu te moby, co się z nimi dzieje? Stoją tutaj, a Annabelle wróciła.
czyli się poddała. Te moby coś nie chcą wskoczyć. Patrzcie! Serduszka im wysłała! Jak to? Co? Patrzcie, ona kryształami jakimiś zbiera. What? Okej. Czy ona zabrała teraz te moby? Wow, co się tu wydarzyło? Coś niesamowitego, powiem wam szczerze. Anabel, co ona kombinuje? Dlaczego w górę i w dół? Ja same mam oczywiście pyta... Tu redstone jest? Co tu redstone w ogóle robi na górze? Mam same pytania, ale nie mam żadnych odpowiedzi. Gdzie jest w ogóle Smile? Ja muszę odnaleźć mojego przyjaciela, bo tu się dzieją zbyt duże rzeczy. O nie, to te moby są takie ciężkie chyba, że Anabel ma trudności wejściem tutaj po drabince, zobaczcie. Okej, udało jej się. Udało się, patrzcie, cieszy się chyba. Normalnie tak głową kręci, że chyba się cieszy. O kurcze. No i teraz co? Anabel idzie. Idzie teraz. Patrzcie, za tym redstone'em. Za tą... Nie wiem, czy to nie jest krep. To jest redstone. No o, tutaj na górę prowadzi, a ona poszła na dół. O kurcze, ten... To jest najgorszy blok, powiem wam szczerze, bo na nim się bardzo, bardzo ślisko jest. Okej, Anabel wchodzi na górę. Redstone prowadzi tutaj. Okej. Idziemy, idziemy cały czas. Czekaj, pyk. Dobra, wskoczyłem. I co, gdzie dalej? Ciasta tutaj są. I to Granny stawiała. O, Anabel. O, tutaj się schowała. Patrzcie, w tych jagódkach. Nie wiem, czemu? Dlaczego ona się tak schowała jakby? Tam jest kolejna postać! Czy wy znacie tą postać? Co to jest? Moi drodzy, przecież to... Ja wiem, kto to jest, ale... Anabel, czy on naprawdę jest w niebie? Co? Anabel? Okej. Ja już nie mogę normalnie wysłowić się. Przecież to jest jedna z najpotężniejszych postaci. Okej, zebrała go. Co się dzieje? Okej, wchodzi na górę. Dlaczego ona to zrobiła? Dlaczego ona zrobiła takie rzeczy, że zbiera te postaci? Nie wiem. Okej, schodzi tutaj. Nie wiem, dokąd zmierza. Czemu Anabel tak cały czas krąży? Dobra, znalazła kolejny redstone. Czyli są jeszcze jakieś postacie, które Anabel wyczuwa, które Anabel wie, gdzie one są, ponieważ widać ten redstone, to jakaś postać musiała po prostu zostać, nie wiem, raniona? Czy jakoś tak, ale dobra. Wow! Patrz, kolejna post. Cartoon Cat, Cartoon Dog, Granny, Longhorns. I to coś czarne. Okej. Idą za nią, tylko ta czarna postać się nie słucha. Zobaczcie, kto to jest. Możecie mi napisać? Bo ja nie jestem świadomy tego, co się teraz tutaj dzieje. Najpotężniejsze, najgorsze, największe postacie, które są bardzo i to bardzo niebezpieczne. O! Popatrzył na Anabel. Anabel, to twój koniec. Anabel, to twój koniec. To przecież jest ta czarna postać, ja ją kojarzę. Możecie dać mi znać, jak on się może nazywać. Dobra, ale lecimy dalej. Patrzcie, Longhorn się zablokował, ale dobra, wydostał się. Idziemy dalej, co tam takiego jest? Najgorsze, najcięższe postacie, to właśnie one. Tylko... dalej tutaj są ciasta. Dlaczego Granny stawia ciasta? Longhorn jest jakiś bugujący się bardzo. Dobrze, i co? Kto tam jest? Czy to jest kolejna postać? Nie wiem. Co? Co tu robi Matruner? Halo? Matruner, nie idź! Nie idź z nimi! Nie! Matruner! Ciało Matrunera idzie z najgorszymi potworami w Minecraft. Anabel, co ty narobiłaś tutaj? Owca lata jeszcze? Nie.
Patrzcie, te wszystkie postacie słuchają się Annabelle. Krążą, jakby szukali jeszcze kolejnych postaci. Patrzcie, ile ich jest! Przecież to... jeszcze serduszka. Patrzcie, one się patrzą wszystkie na Annabelle. O, przecież ona je... Nie wiem, czy pokochała, polubiła. Czemu one tak wierzą w te... O nie, ona znowu je zbiera! Idzie na górę, moi drodzy, szybko zostawiajcie łapkę w górę, bo to, co się dzieje, jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. O nie, weszła na górę. Jak ja się tam dostanę? Dobra, jestem tu. Annabelle idzie. Kolejna postać! Widzicie, co to za postać jest? Z białą głową. Nie! Nie, ty parówko! Nie, 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 nie! Ała, uderzył mnie. Patrzcie, czy to jest MTT-303? O nie! Przecież ona nic... O, on nie chce za nią iść, patrzcie! O! Ona chyba... On chyba nie chce iść za nią. Patrzcie. Nie ma zamiaru z nim jakby... się kumplować, z nim chodzić. O, to jest to. Dobra, Annabelle. Tańczy przed nim. Dlaczego ona tańczy? Głową rusza. Ej, a jakby tak zrobić, tutaj bloczek postawić, patrzcie. Niech Annabelle tylko podskoczy. Zaraz zrobimy dla niej trolla. Wow! Wow, jak ją wywaliło! Nice! Wow, wow, wow! Patrz. Sama do końca nie wierzy, co tu się wydarzyło. Dobra. Ja się schowam. Okej. Okay. Lecimy teraz, lecimy. I cały czas za Annabelle to... Okej. Okay. Dlaczego ona porwała jeszcze MTT-303? Dlaczego ma Trunera? To jest najgorsza rzecz, jaką się dowiedziałem dzisiaj, że Annabelle chce porwać Matrunera? Nie wiem, czy to jest porwanie, ale one po prostu jakby polubiły Annabelle. Gdzie ona poszła? No nie wiem, zgubiłem ją. Poleciała gdzieś daleko, w tą stronę jakby. Tylko gdzie? Dokąd? Może tu na górę wejdę, to sprawdzę dokładnie, gdzie ona jest teraz. Dobra. Cyk, cyk. Na samej górze? Nikogo nie widać. Tam daleko nie widać żadnych postaci. Nie widać Annabelle. Nie mam pojęcia. O, jest, jest, odnalazłem ją. Dobra, cisnę za nią. Okej. Okay. Postawiła Granny, Matrunera, Cartoon Cata, Kosmite, tego, tą czarną postać. Nie! Czemu mnie to bije? Kurczę, wynoś się ze mnie. Czemu mnie to uderzyło? Ja coraz mniej mam serduszek. Chyba muszę coś zjeść. Chyba muszę coś zjeść. Jo, i te wszystkie postacie za nią po prostu chodzą. Dobra, coś robi. Coś zrobiła. Czy ona buduje coś z obsydianu? A te postacie po prostu na nią patrzą. Okej. Tylko... czy... te postacie są świadome, co Annabelle im robi teraz w tym momencie? Przecież... okej. Wow! Zabiera je w końcu wszystkie. I ona chce zbudować... jakąś budowlę? Co tu się dzieje? Dobra, nie będę jej przeszkadzał. O nie! Przecież to... czy to... myślałem, że ona chce zbudować portal i zamknąć je w piekle czy coś. Nie, 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 to by było za mocne. Dobra, jak widzicie, ona postanowiła zbudować jakiś... jakąś budowlę i to jeszcze z okienkiem, takim malutkim, jednym. Okej, okay, ma 200... Nie, żadnych okienek! Okej, okay, to będzie malutki budyneczek, tylko że z jakiego bloku? Przecież to jest obsydian, jeden z najbardziej wytrzymałych budulców w Minecraft. Naprawdę, żeby to rozwalić, trzeba poświęcić kilka dni, jeśli nie ma się dobrego kill-offa. O nie. Czemu Annabelle robi tutaj takie rzeczy? Nie rozumiem jej, nie rozumiem jej motywów działania. Ale wiecie co, ja po prostu podejdę tutaj z bliska. Chcę się przyjrzeć dokładnie. Wow! Buduje to dużo większe niż myślałem. Zrobiła tutaj jakąś dziurę. Okej. Może postawić pochodnie? Ej, postawimy pochodnie tak, żeby było tutaj jasno. Okej. I teraz buduje cały czas.
wszystko z obsydianu, z tego największego, najcięższego bloku w Minecraft do zniszczenia. Oprócz, wiecie, no tych bedrocka, no bo bedrocka to w sumie i tak nie postawimy tutaj, no bo to jest, wiecie, niesurwivalowy bloczek. Ale dobrze, co to jest? Czy to jest jakieś wejście? Trochę nierówno jej ta ściana wyszła, ale okej, niech jej będzie. Hannibal cały czas stawiał normalnie ten... O, pociemniało niebo! Patrzcie, a tam jest ten tak jakby... jakaś świątynia czy coś takiego. Nie wiem, może tam się udać. Ej, dajcie znać, czy mamy tam iść kiedyś. Bo już kiedyś byłem, ale może coś się pozmieniało, nie wiem. Dobra, jeszcze od spodu robi obsydian? Co, ona chce je tutaj zamknąć, te postacie, czy co? Ej, halo, 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 to mi się bardzo nie podoba. Nie, jeszcze spadłem, dobra. Czemu jest noc? Zrobiła się ciemność. Jest wszystko tak czarno, ciemno, ponuro, przerażająco. Hannibal, dlaczego robisz coś takiego? Buduje jeszcze sufit? No nie, ona naprawdę chce chyba pozamykać te postacie? Nie wiem, pomógłbym jej, ale nie wiem, czy ona chce pomocy. Dobra, buduję. A jakbyśmy złoto postawimy. O, tutaj złoto. Ciekawe, czy ona się domyśli, że tam jest złoto. Nawet nie wiem, skąd ja mam te złoto. Okej, rozwaliła je! No, okej. I żadnego wejścia, ani nic? Od góry, patrzcie tutaj. O, tak! Ona stawia wszystkie postacie Batrunera. Patrzcie, tutaj Granny, Kosmite, Longhorsa, Cartoon Keta. Czy to... co to jest ten czarny? Nie pamiętam. Musicie dać mi znać. A to jest Entity 303. I patrzcie, one wszystkie się wkurzyły. Chodzą za nią. To niesamowite. Czy one za mną chodzą? Co jest grane? Ty, jakby one się trochę wkurzyły. Rozmawiają wszystkie ze sobą. Nie wiem, co się dzieje. Longhorse jeszcze chodzi. Co jest grane? Słuchajcie, Hannibal zamknęła wszystkie postacie. I patrzcie, one sobie chodzą. Wkurzone. Moi drodzy. Jak widzicie, to było bardzo, bardzo dziwne. Ale pierwszy raz widzę coś. Czemu one się na mnie rzucają? Jakby chodzą za mną. Ej, dziwne. Patrz, ja tylko z tej strony idę. I one zaraz z drugiej. Za mną. Nie. To jest bardzo i to bardzo dziwne. Dobra, moi drodzy. Oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. Dajcie znać, co to miało być? Dlaczego te postacie zostały uwięzione przez Hannibal? A ja w tym momencie oczy... Co? Co tu robi ten mały... wypierdek? Halo? Ja... już się bałem, więc moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Zapraszam również do sklepu matruner.titris.com. I oczywiście zapraszam również na Discorda, macie linki w opisie. Na Instagrama macie wszystkie oczywiście linkacze pod filmem. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. A ja muszę dowiedzieć się, o co chodziło Hannibal z tym zamknięciem wszystkich postaci. Muszę je wam pokazać jeszcze raz na odchodne. Okej, one są tutaj. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa.